Cześć, witajcie w poniedziałkowym odcinku programu cyklicznego. Bez większej zwłoki przechodzimy do najważniejszych informacji, czyli oczywiście po pierwsze do Pucharu Świata. Pierwsza wiadomość jest taka, że Nino Schurter w końcu przegrał rywalizację na Pucharze Świata. Pokonał go Sam Geiser, jak pewnie już wiecie, z teamu Specialized. No i wyścig przebiegał w sumie dosyć nudno tak naprawdę, bo cały czas oni we dwóch prowadzili, poprawiali sobie delikatnie czasami, no ale wszystko rozegrało się na ostatnich metrach. Na sprincie dużo szybszy był Sam Geiser, można powiedzieć, że o długość roweru, a gdyby się Nino Schurter nie wypiął, to pewnie wygrałby tak o pół roweru. Druga wiadomość, która pochodzi też z Pucharu Świata, to jest taka, że Maja Włoszczowska zajęła piąte miejsce w rywalizacji kobiet. Możemy być z postawy Mai bardzo zadowoleni, tym bardziej, że druga część wyścigu należała tak naprawdę do niej, bo bardzo mocno goniła. Chyba tylko mocniejszą końcówkę miała Helen Grobert. No i na finiszu tam było małe zamieszanie, ale ostatecznie Maja skończyła wyścig na piątym miejscu, Jolanda Neff była szósta. Obie zawodniczki Cross Racing Teamu są w dobrej dyspozycji, patrząc na to, że Maja mówi cały czas, że jeszcze nie ma takich dobrych nóg, jak chciałaby, żeby były, a z kolei Jolanda dopiero co wróciła po kontuzji, więc no, wszystko jest przed nimi i myślę, że możemy spodziewać się jeszcze lepszych wyników. Trzeba sobie tutaj też powiedzieć, że wyścig kobiet był dużo bardziej ciekawszy od wyścigu mężczyzn, przynajmniej dla mnie, no bo w wyścigu mężczyzn tak naprawdę liczyły się pierwsze dwa okrążenia, gdzie emocjonująca była pogoń Mathieu van der Poela za czołówką. No i to ostatnie okrążenie, gdzie najważniejsze były te wszystkie tam poprawki, które sobie robili nawzajem zawodnicy. No i te ostatnie metry, czyli sprint na metę. A u pań ta rywalizacja była dużo bardziej zacięta. Tam były jakieś przetasowania, jedna zawodniczka odpadała, a druga dochodziła. No także tam działo się dużo, dużo więcej i dla mnie się fajniej ten wyścig wyglądało niż wyścig mężczyzn. Trzeci i ostatni news, który dzisiaj przygotowałem, pochodzi z Hiszpanii, a dokładnie z wyścigu Copa Catalana, gdzie ścigali się zawodnicy SGR Specialized. No i uzyskali tam całkiem dobre wyniki, bo Filip Helta w elicie mężczyzn zajął czwarte miejsce i był jednocześnie pierwszym zawodnikiem z kategorii U23. A z kolei Ola Podgórska uplasowała się na podium, na trzecim miejscu. Oboje mogą powiedzieć o dobrych wynikach i myślę, że biorąc pod uwagę to, że są w trakcie zgrupowania, to mogą być pewnie lekko zmęczeni, więc w normalnych warunkach pewnie pojechaliby to jeszcze lepiej. Także czekamy na kolejne wyścigi i dużo, dużo lepsze wyniki. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Wam za uwagę. Widzimy się w środę w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Na dzisiaj, tak jak mówiłem, to już wszystko. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć!